Witam Państwa. Oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie. Witam w ostatniej niedzieli okresu zwykłego. O co to oznacza? Oznacza to, że już następna niedziela będzie pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Póki co jesteśmy jeszcze w karnawale, białym karnawale, a póki co jesteśmy jeszcze w okresie zwykłym i spotykamy Chrystusa, który działa publicznie. Ten okres zwykły dobiega końca, jeszcze tylko zostało kilka dni. Najbliższy wtorek, będzie to już ostatni dzień karnawału, tak zwane ostatki, tak zwany tłusty wtorek. On właśnie zakończy czas karnawału, a następny już dzień, czyli środa popielcowa, sucha środa, wprowadzi nas w nowy okres liturgiczny, okres Wielkiego Postu, okres rozważania męki i śmierci Pana Jezusa, okres wpatrywania się w krzyż. Przepraszam, właśnie pokażę ten krzyż. Myślę, że każdy wie, jak on wygląda, ale w tym takim ostatnim czasie, w tym ostatkowym czasie, zechciejmy popatrzeć na krzyż. On nas wprowadzi w nowy okres. Ten właśnie okres, kiedy będziemy śpiewali, kiedy będziemy modlili się, zbawienie przyszło przez krzyż. Ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia, ale to rozpocznie się dopiero w najbliższą środę, a jeszcze, jak powiedziałem, te kilka dni, które nas czekają, to dni tak zwane zapustne, to dni, kiedy możemy jeszcze troszeczkę sobie, że tak powiem, poświętować, a zwłaszcza w tłusty wtorek, tak zwane ostatki, kiedy to będzie, no niekoniecznie święto pączka, bo było to święto w ubiegły czwartek, ale będzie to święto chrustu, święto faworków. Dlatego też panie, czy panowie, czy po prostu bierzmy się do pracy, żeby tego, co nazywa się właśnie takim ciastem, ciastem kończącego się okresu zwykłego, czasem karnawałem, żeby było jego jak najwięcej, ale żeby też nie przesterować, żeby nie przejeść się, bo przejedzenie to inaczej obżarstwo, a obżarstwo, proszę Państwa, to jak wiemy, grzech i to nie byle jaki grzech, bo grzech główny. Kochani, dzisiejsza niedziela, szósta niedziela zwykła w cyklu B, jest to, jak powiedziałem, ostatnia niedziela okresu zwykłego, ale jest to jednocześnie 14 lutego, a więc święto zakochanych, walentynki. Wszystkim zakochanym, wszystkim, którzy myślą o miłości, którzy pragną miłości, którzy szukają miłości, żeby tę miłość znaleźli, żeby tą miłością byli szczęśliwi, żeby ta miłość ich dotknęła, żeby ta miłość ich uszczęśliwiła, bo miłość, proszę Państwa, jest najważniejszą. Cnoty, właśnie trzy cnoty, wiara, nadzieja i miłość. Tutaj właśnie miłość dzisiaj nam się kłania. Miłość, która jest, jak powiedziałem, najważniejszym darem, jaki otrzymaliśmy od Boga. Bóg, jeżeli nas stworzył, to stworzył nas z miłości. On nas kocha, a kochać to znaczy być człowiekiem miłości. Tutaj dzisiaj warto zrobić sobie takie zadanie domowe, odnaleźć fragment listu świętego Pawła, hymn o miłości, kiedy to właśnie święty Paweł taki hymn wyśpiewuje i mówi tak: gdybym znał wszystkie tajemnice, gdybym poznał wszystkie języki świata, gdybym poznał wszystko, co tylko dotyczy tego świata, a jeżeli bym nie miał miłości, to byłbym, proszę Państwa, brzęczącym cymbałem, a więc pustym naczyniem. Dlatego też miłość, jeszcze raz miłość zakochanym, wszystkiego najlepszego, a wszystkim, którzy noszą imię Walenty czy Walentyna, serdecznie pozdrawiam, składam najlepsze życzenia. Jeżeli chodzi o Walentego, dzisiejszego świętego patrona dnia dzisiejszego, to właśnie ten święty Walenty, to jest też przysłowie o nim, święty Walenty łamie pod lodem pręty, a więc już mamy, że tak powiem, pierwsze sygnały, jeżeli chodzi o zbliżające się przedwiośnie. Póki co nie jest zimno, no bo jest zima, no bo jest luty, a luty ma swoje prawa. W każdym razie jest to już taki święty, który zapowiada, jak powiedziałem, przedwiośnie i który zapowiada, że nastąpi to właśnie przełamanie tego mrozu i tego wszystkiego, co tegoroczna zima nam daje. Poza tym, proszę Państwa, dzisiejsza niedziela rozpoczyna 54. tydzień modlitw o trzeźwość narodu i o wyzwolenie z innych nałogów. Jest już 54. tydzień. Modlimy się o trzeźwość. Modlimy się o trzeźwość na końcu tygodnia, który właśnie powoduje, że modlimy się w tygodniu, który zakończy okres zwykły, karnawał i który już rozpocznie okres Wielkiego Postu. Trzeźwość, no właśnie, to jest problem ogromny, bo my jako Polacy, my jako ludzie mamy bardzo wiele wad. Wśród tych wad to jest właśnie ta wada, której na imię brak trzeźwości, nadużywanie alkoholu, z tego powodu rozbite rodziny, małżeństwa, z tego powodu nieszczęścia zawodowe,
zdrowe, osobiste, zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też módlmy się do świętego Maksymiliana, patrona trzeźwości, o to, żeby ta trzeźwość, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, stała się nie tylko jakoś taką wartością sztuczną, teoretyczną, ale żeby stała się wartością praktyczną. Poza tym nie tylko trzeźwość, proszę Państwa, owszem, to jest bardzo ważne, ale jak słyszymy, że jest to też tydzień modlitw o wyzwolenie z innych nałogów, inne nałogi, spalenie papierosów, czy różnego rodzaju narkotyki, czy przeklinanie, czy bluźnierstwo, czy gniew, czy kłótnia. My też tutaj mamy tego rodzaju schorzenia, tego rodzaju dolegliwości, które powodują, że jesteśmy ludźmi, którzy mają właśnie swoje wady i te wady nas osłabiają, te wady nas wytrącają z tej takiej równowagi, doczesnej równowagi tej właśnie zdrowej. Proszę Państwa, no właśnie szósty tydzień zwykły, gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka, jak zwykle, bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty, upadając na kolana, prosił Go, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego, chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast on Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo Mu przykazał, zaraz odprawił Go ze słowami, uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż na swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przybywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Kochani, jeszcze widzimy Chrystusa uzdrawiającego, Chrystusa działającego publicznie, ale to już jest nasze takie ostatnie w tym roku liturgicznym z Nim tutaj właśnie w Kościele, czy w Słowie Bożym, czy w Ewangelii. Jak powiedziałem, już następna niedziela będzie niedzielę wielkopostną i wtedy już będziemy patrzyli na Chrystusa cierpiącego za nasze grzechy, Chrystusa cierpiącego z miłości do nas, z miłości do każdej i każdego z nas. Niech ten ostatni czas karnawału, niech to ostatnie dni, ta dzisiejsza niedziela, będą po prostu błogosławione i będą dla nas szczęśliwa. Święty Walenty, niechaj nas uczy prawdziwej, prawdziwej miłości. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zakończy karnawał i wprowadzi nas w okres Wielkiego Postu. Zostańcie z Bogiem.